Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, szósta partia meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Dinklirenem a Nepomniaszczim. No, przechodzi ten mecz do historii, moi drodzy. Fantastyczne zawody rozgrywają panowie. Kibice naprawdę tutaj mają powody do zadowolenia. Ogromne. Moi drodzy widzowie, w tej partii nastąpił London System. Już pokazuje pierwsze ruchy. I pierwszy raz w historii się zdarzyło, że ten London System jest zagrany. I tutaj pragnę wyjaśnić pewną kwestię, bo widzę wiele komentarzy takich, które budzą emocje w tym systemie. Otóż moje zdanie się nie zmienia na temat tego systemu londyńskiego. I już tłumaczę, o co chodzi. System londyński jest według mnie nieodpowiednim debiutem dla osób początkujących. Powiedzmy, no tak, to jest sprawa umowna do trzeciej kategorii mniej więcej, czy tam drugiej. Coś w tym stylu, dlatego że to jest utarty schemat i okej, może czarne nie zrobią ci jakiejś wielkiej krzywdy w tym wypadku, w debiucie, ale w pewnym momencie ten system nabiera takich strategicznych aspektów, gdzie bardzo ciężko jest pewne rzeczy zrozumieć białym kolorem. I tutaj czarne też nie mają żadnych problemów z rozwojem w tym debiucie. Dlatego system londyński nie jest dobrym debiutem dla osób początkujących, dlatego że jest nierozwijającym debiutem, który nie uczy tak naprawdę za dużo taktyki, jakiegoś samodzielnego myślenia. Jest to trudny system, ale jeżeli ktoś już ma pojęcie strategiczne i potrafi wiedzieć, w którym momencie daną figurą gdzie zagrać i kombinować w sposób naprawdę dobrze strategicznie. Mówię tutaj o osobach, które już są, powiedzmy, no nie wiem, ciężko stwierdzić, pierwsza kategoria, kandydat na mistrza i wyżej na pewno. Magnus Carlsen również grywa system londyński. To jest jak najbardziej dobry debiut do tego, żeby grać to bez większego ryzyka. Dlatego, że strategię tutaj jedna ze stron będzie miała opanowaną, mówię o białych, i tak naprawdę można powiedzieć, na najwyższym poziomie jest to taki system, w którym bardzo ciężko przegrać białymi. To jest jedna sprawa. No i kwestia właśnie, jeszcze raz powtórzę, strategicznego myślenia. Reasumując, system londyński według mnie, a też zresztą nie według mnie, wielu trenerów to powtarza, nie jest dobrym debiutem dla osób początkujących, a jest na pewno dobrym debiutem dla osób, które lubią równą grę, strategiczną grę. I to jest moje zdanie niezmienne. Cały czas o tym mówiłem. Większość osób się dziwi, dlaczego London jest zły. Dlaczego London jest zły? No właśnie to wytłumaczyłem. Jeżeli nie chcemy się za bardzo rozwijać w szachach, to można grać Londona. To tyle w temacie. Moi drodzy, partia była bardzo ekscytująca, dlatego z punktu strategicznego rzeczywiście. Po ruchu C5 tutaj Ding zagrał E3, skoczek C6, skoczek D2, to są normalne rzeczy w Londynie. Goniec F5, C3, posunięcie E6, goniec B5. Zobaczcie, i faktycznie białe rozwinęły sobie figurę bez żadnych problemów, ale uwaga, czarne również rozwijają figurę bez żadnych problemów i to jest równa pozycja. To oznacza, że białe nawet nie miały ambicji, żeby zagrać jakoś ostrzej. To znaczy, ja tutaj nie oceniam Dinga absolutnie, to jest jego na pewno jakaś tam strategia w meczu i on też fajnie gra strategicznie, a z tego co widać, to Nepo bardzo lubi komplikacje i dobrze się w nich czuje, a ten styl może mu troszeczkę pewnie przeszkadzać. No i tutaj pewnie z punktu meczu Ding dobrze dobrał repertuar debiutowy. Po wybiciu tutaj na D6, zobaczcie też, czarnopolowy goniec się wymienia, a pionki stoją na czarnych polach i to już daje nam pewien sygnał do fajnego, strategicznego myślenia. Roszada ze strony białych, roszada czarnymi, wieża E1, prosta rzecz. Zobaczcie, to są naprawdę proste posunięcia, ale założę się, no nie chcę tu się narazić oczywiście, ale jak będę grał na przykład podobną pozycję po Londynie czarnymi z większością moich zapewne widzów, którzy mają powiedzmy ranking 1600 czy 1800 na czeską, czyli czas tak mniej więcej, bo to sprawa umowna, jestem przekonany, że tę równą pozycję bym no w ponad 90, powiedzmy 5% wygrał, dlatego że bardziej bym zrozumiał te aspekty strategiczne, aniżeli moi przeciwnicy. Ja tu nie chcę nikogo absolutnie obrażać, tylko uświadomić, że no to nie jest debiut dobrze, który rozwija. Przepraszam, no takie mam zdanie i tego się trzymam. Też może nie z autopsji, ale wiem, że
miałem znajomych szachistów, którzy całe życie od juniora grali system londyński i to się źle skończyło dla nich pod kątem szachowym. Nie rozwinęli się zupełnie i nie zrobili wyższych kategorii. Więc tak to wygląda. Posunięcie H6. Z tej strony tutaj białe zagrały skoczek E5. Nie można zbijać, bo oczywiście widełki. Koń E7, tutaj A4. Bardzo ładny ruch i to jest też fajne myślenie strategiczne. Zobaczcie, że ten ruch łapie przestrzeń na skrzydle hetmańskim. A6 ze strony Nepo, goniec wrócił na F1, tu się zaczynają manewry, kombinowanie, posunięcie skoczek D7 i teraz, moi drodzy, bicie i teraz Ding zagrywa bardzo dobry ruch strategiczny, to powtarzam. Myślę, że większość z nas taki ruch jest w stanie znaleźć. Jeśli nie, to spróbujcie sobie zatrzymać materiał, ja już mówię. To jest A5. Posunięcie, które zatrzymuje dwa pionki. W końcówce jest to super sprawa. Ta wieża może w przyszłości sobie świetnie atakować pionka B7 i to jest takie trochę myślenie już o końcówce, o przestrzeni. To są bardzo fajne rzeczy, wierzcie mi. Grając w szachy trochę dłużej, fascynującym jest grać fajnie, strategicznie. Hetman C7 ze strony czarnych, hetman F3, wieża z F na C8. Tutaj też za bardzo się nie rozwlekam nad posunięciami, one są normalne i nie dające tutaj jakiejś przewagi jednej albo drugiej stronie. Wieża A3, Nepo, przepraszam, Ding zaczyna kombinować. Wieża A3 to jest ciekawy ruch, tak jak wspomniałem, z ciekawym planem, ale zobaczcie, co się będzie działo dalej. Goniec G6, skoczek B3, ten skoczek będzie zmierzał na pole C5, skoczek C6. Nie pozwala skoczek zagrać na C5, dlatego że tutaj można stracić pionka. W tym momencie hetman G3 i to jest piękne podejście Dinga w tym aspekcie. Zobaczcie, że po wymianie, która mogłaby nastąpić, a jej nie było, na przykład wieża C7 i powiedzmy F4, białe nie pozwalają na żadną kontrę. Za chwilę zagram sobie skoczek C5, może B4, przeciwnika będę cisnął. Ja nie mówię, że to jest wygra na białych, ale czarne mają bardzo trudną grę. I Ding do tego fajnie podchodzi, podoba mi się. Jednak po hetman G3 Nepo zagrał hetman E7, nastąpiło H4. No nie ma tutaj wymiany z tej strony, ale H4 zawsze się przyda, przy okazji jest lufcik. Wieża E8, skoczek C5, skoczek czuje się tu kapitalnie. Zobaczcie, że widzicie, no tutaj Nepo troszeczkę, jakby można powiedzieć, nie grał jakichś błędów, a pozycja zaczyna robić się bardzo nieciekawa, skoczek silny, ale teraz właśnie ten charakter Nepomniaszczego jest taki, że on próbuje gryźć, próbuje coś zamieszać. Ruch E5 nietrafiony. Moi drodzy, w tym momencie można by było zagrać na przykład B4. Jedna z możliwości to przepchanie pionka i powrót wieżą i tutaj białe stoją bardzo, bardzo dobrze. Można w przyszłości podrywać F3. Tutaj nie ma żadnych problemów. Myślę, że białe byłyby zadowolone. Jednakże po E5 Ding postanowił zagrać wieża B3 i poszedł na komplikacje troszeczkę, na fajne opcje. Mianowicie skoczek zbił na A5. No i co ma zrobić wieża? Uciekać? No nie do końca. Trzeba też tutaj zbić ruchem wtrąconym. Białe mają pozycję nieco lepszą, ale już ten pionek A5 fajny został wymieniony. Hetman F6 i wieża zagrała na A3 z powrotem. Skoczek na C4, moi drodzy, jeżeli by nastąpiło skoczek C6 i jakbyśmy się pokusili o pionka, to wieża wjeżdża na E1 i tu jest bardzo nieprzyjemna aktywność i czarne mogłyby przechwycić ogromną inicjatywę, więc Ding sobie z tego zdawał sprawę na pewno. Tutaj po zagraniu skoczek na C4 goniec wybił, no i to jest też poważna decyzja, dlatego że dobry goniec został wymieniony za skoczka, ale jest wolny pionek i są konkretne zagrania. Jest H5, goniec na C2, no ruch jak widać oznaczony znakiem zapytania, ale ja bym się tym w ogóle nie przejmował, aczkolwiek jest to zły ruch i tutaj dlaczego? Dlatego, że skoczek zbija na B7. Wzięty zostaje pionek. Ale co byśmy grali po hetman B6? Zobaczcie, no, że tutaj czarne atakują i będą chciały odbić pionka. No właśnie. Ding popisuje się teraz fantastycznym ruchem. Fantastycznym. Dwa wykrzykniki, moi drodzy. Skoczek D6. Skoczek jest absolutnie nietykalny z uwagi na taki ruch i bierzemy hetmana.
Więc w tej sytuacji wieża odbiła na e5. Jeżeli hetman by zbił na b2, to dzieją się czary mary, moi drodzy. Dlatego, że skoczek na e8 i grozi mat na g7, a jak wieża zbija, to zbijamy z szachem. Ta wieża nie jest jeszcze możliwa do zabicia, więc to by było piękne. Jednak było inaczej. Wieża zbiła najpierw tutaj, tutaj poszło bicie. Przepraszam najmocniej, hetmanem zostało odbite i hetman zbił na b2. To Ding widział i trzeba tutaj naprawdę wiedzieć, jak reagować. Uwaga! Wieża a5 została zagrane w tym momencie i teraz król na h7. Jeżeli czarne zbiłyby pionka, bo to się bardzo, bardzo narzuca, to koń e8 i można się poddać, moi drodzy. Dlatego, że no oczywiście bicie i bicie. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy się dzieją. Oczywiście grozi mat. A po f6 no mógłby nastąpić ruch hetman d5 i robią się ogromne problemy. Jeżeli król zagrałby na h8, to w tej sytuacji tutaj zbijamy. Jeżeli jest bicie, to dajemy za chwilę mata na g8. A jeżeli król w tej sytuacji zagrałby na h7, to najpierw mamy piękne wtrącenie taktyczne, bicie i dajemy szacha oczywiście. Chodzi o to, żeby z szachem zbić wieżę i mieć przewagę jakości. To już są takie dosyć proste, taktyczne opcje. Król zagrał jednak na h7. W tym momencie wieża c5. No i to jest niby posunięcie słabe. Tutaj dobrym ruchem jest hetman e1. Okazuje się, że jest obrona pionka, czyli wycofanie figury, a pionek na f7 i na c4 wisi. I w tym momencie po prostu białe mogłyby grać na materiał i tyle w temacie. Jednakże Ding postanowił grać agresywnie. Zagrał wieża c5. No, musiał tutaj mocno policzyć. Moi drodzy, w tej sytuacji hetman zagrał na c1 i nie jest to najlepsze zagranie. Tutaj Nepo jakby zbił pionka na c3, miałby większe szanse w tej pozycji, dlatego że na przykład skoczek f7, goniec d3, żeby mieć tutaj obronę pionka przy okazji, a goniec dobrze kontroluje tą diagonalę b1, h7, broni. I po wieża c7, szach na c1, król h2 i wieża e8. Bardzo ważne posunięcie. Ta wieża łapie super aktywność i raczej czarne musiałyby odejść, przepraszam, białe musiałyby odejść na g3. Ewentualnie po wymianie jest po prostu remis, hetman f4 i tutaj wieczny szach. Żadne odejścia królem nie działają, bo jeszcze można przegrać. g3 to jest bicie. No tutaj goniec zawsze z hetmanem sobie dobrze radzą, więc no Nepo mógł to przeoczyć. Zagrał hetman c1, król h2. I w tej sytuacji jest F6. Jeżeli, no wieża E8 nie może zagrać oczywiście, ale jest F6, więc ten motyw już nie działa, ale po F6, moi drodzy, no właśnie. Tu się już dzieją poważne rzeczy, pozycja czarnych jest bardzo zła. Hetman G3. Tutaj Ding zagrywa trochę jak Stockfish. Znaczy, no, bardzo dobrze po prostu liczy. Jest A5, to jest jedyna nadzieja czarnych na dorobienie hetmana. Skoczek jeszcze z zimną krwią zbija pionka, choć wydawałoby się, że skoczek jest potrzebny w ataku, ale zobaczcie, po biciu takim jest A4. W partii nastąpił skoczek na E3. Bardzo ładne posunięcie. Chcemy tego gońca sprzątnąć i grać ciężkimi figurami. Prosty plan, wieża C7, chcemy dać tutaj mata. Ewentualnie jak wieża się obroni, to zawsze wieża A7 tego pionka będzie broniła. W tym momencie goniec zagrał na B1. Jeżeli właśnie byśmy zagrali A3 i wieża C7, to wieża G8. Tutaj białe naprawdę nie miałyby się czego obawiać. Wieża A7 zawsze jest, skoczek D5. Są bardzo niebezpieczne rzeczy. Bardzo podobne zresztą, co w partii będą się działy. Uwaga! W tym momencie goniec zagrał na B1, wieża C7 jest prosta groźba mata, wieża musi się pasywnie bronić, nikt nie lubi takich ruchów zagrywać, ale to jest jedyna rzecz. I skoczek D5 grozi skoczek na F6, więc król H8 i wieża A7. Znowu tego pionka sobie kontrolujemy, A3 nastąpiło, moi drodzy, i skoczek E7. W tym momencie wieża F8 sobie ucieka i teraz Ding zagrywa posunięcie bardzo niezrozumiałe na pierwszy rzut oka. Bardzo też tutaj się troszkę zastanowił, tak naprawdę zastanowił się nad tym posunięciem i ja powiem szczerze, jest to ruch totalnie nieoczywisty. D5. On myślał nad tym ruchem, moi drodzy, 20 minut. D5. Kto by z nas taki ruch zagrał? I moi drodzy, od razu powiem, nie jest to posunięcie po to, żeby ten pionek szedł do pola przyjmianek, kto pierwszy ten lepszy, lepszy absolutnie nie. Ten pionek będzie miał piękne zastosowanie obrony, obrony pola E6. Ktoś teraz powie, co? O co tutaj chodzi? Pola E6? Zaraz zobaczycie, jaka piękna idea z tym się wiąże, ale Ding mógł zagrać o wiele lepiej, mianowicie wieża B7 wygrywałoby już partię. Dlaczego? Bo grozi wieża B8, nie ma za bardzo jak się bronić. I przykładowo A2, wieża B8,
Po wybiciu tutaj dajemy już bardzo ładnego mata, więc dorobienie hetmana nie daje za chwilę nic. Ale w tej sytuacji, jeżeli by było dorobienie hetmana, to jest wieża F8, król H7, hetman G6, poświęcenie hetmana i tutaj na końcu widniałby piękny mat. No i po wieża B7 nie pomógł się poddać, faktycznie, ale D5 jeszcze daje jakieś tam nadzieje. W tym momencie nastąpiło A2, hetman jest bardzo blisko. Hetman C7 z zimną krwią. Zobaczcie, są proste zagrania. Jest prosta groźba. Skoczek G6 i mat na G7. Dlatego król znowu zagrywa na H7 i skoczek na G6. Bardzo dobry ruch. Oczywiście wieża G8 znowu musi bronić. I uwaga! Ding zagrywa hetman F7. Nepo poddał partię. No bo nie ma kompletnie co grać. Dlaczego? Dlaczego poddał partię? Dlatego, że na przykład, no jak dorobienie hetmana, to oczywiście wybijamy, nie ma żadnego ryzyka po stronie białych, a jeżeli na przykład hetman G5, powiedzmy, żeby tutaj zbić skoczka, no to w tym momencie jest hetman G8, król G8, wieża, szach, król F7 i mat na F8 i cała idea tego pionka jest właśnie po to, żeby król nie miał ucieczki, moi drodzy. To jest fantastyczna partia ze strony Chińczyka. Wielkie, wielkie gratulacje. Mecz po 6 rundach. Mamy 3-3, moi drodzy. Jest remis. Ding odrobił straty. 2 remisy na 6 partii. To jest bardzo rzadki widok w meczu o Mistrzostwo Świata. Kapitalne tutaj zawody rozgrywają panowie. Są nerwy, są emocje, jest stres, duża stawka. Nie dziwne, że są błędy, ale to dla kibiców jest piękne. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Cześć.